ważne i obiecane sprawy izraelskie. Doktor Agnieszka Bryc, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest w studiu Popołudnia Wnet. No i się nam narobiło wczoraj w polityce izraelskiej. W zasadzie nie ma, czyli jest rząd, nie ma większości. Będą wybory 17 września. Dopiero co były jedne wybory 9 kwietnia. W zasadzie dlaczego tak się stało, że Benjamin Netanyahu nie został po raz kolejny piąty premierem? Oj, tu się wiele rzeczy naprawdę ze sobą na siebie nałożyło, ale tak najkrócej można powiedzieć, jeżeli państwo oglądacie Grę o Tron, jesteście wielbicielami zwłaszcza z 8 sezonu, czasem się zastanawialiście, jak żyć po Grze o Tron, no to proszę bardzo, mieliśmy taką izraelską wersję Gry o Tron naprawdę na żywo i ostatnie 48 godzin to było łamanie sobie naprawdę głowy przez wszystkich specjalistów, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja, ponieważ naprawdę do ostatniej chwili, w zasadzie do deadline'u, który upływał o północy, w zasadzie z wczoraj na dzisiaj, premier Netanyahu miał czas, żeby przedstawić prezydentowi skład nowej koalicji rządzącej. Bo Likud ma 35 posłów na 120, więc potrzebował jeszcze co nieco znaleźć. Tak jest, trzeba było przedstawić minimum 61 mandatów. Ale po lipcowych wyborach tu się spotkaliśmy w tym studiu i mówiliśmy, że w zasadzie nie będzie to trudne, że będzie to może trudniejsza koalicja, że będzie tam więcej radykalnych grup, ale że Bibi sobie poradzi. Bibi sobie poradzi, tylko sytuacja w międzyczasie się na tyle jakby skomplikowała, że do niedawna sojusznik premiera Netanyahu, nawet nie tyle sojusznik, co wręcz współpracownik, osoba, która jeszcze w czasie tak zwanego wczesnego Bibiego, czyli podczas tych pierwszych lat premierostwa Netanyahu, czy w ogóle pracy takiej politycznej, przynosił mu czyste, wyprasowane niebieskie koszule, który znany jest z tego, że był takim trochę chłopcem technicznym na posyłki, a później zaczął robić karierę polityczną, czyli mówimy o Awigdorze Libermanie, takim rosyjskojęzycznym Żydzie, czyli tym imigrancie z obszaru poradzieckiego, konkretnie z Mołdawii, który... Lider partii Nasz Dom. No więc właśnie, lider partii Nasz Dom, który później się, wychodząc z Likudu, usamodzielnił, stworzył partię taką dla rosyjskojęzycznych Żydów i nie tylko. Taką partię, która zawsze wchodziła w koalicję z premierem Netanyahu i nawet szczytem kariery politycznej Libermana było stanowisko ministra obrony, które całkiem niedawno także pełnił. I rzecz polega także na tym, że okazuje się, że Avigdor Lieberman, a zresztą cała polityka izraelska jest przepełniona takim realizmem politycznym, tam naprawdę nie ma sentymentów. I okazało się, że Avigdor Lieberman wybija się trochę na niepodległość, można nawet tak powiedzieć, ma pewne ambicje. Być może został także urażony podczas wcześniejszych etapów pracy z Netanyahu, ale też ma swoje pewne ambicje. I on doprowadził, w zasadzie było pewne, on zresztą sam potwierdzał, że tak, w tym nowym rozdaniu, czyli po wyborach kwietniowych, on wspiera koalicję Netanyahu, czyli dawał większość Bibiemu. I stawiał tylko jeden mały warunek. I to jest to, z powodu czego posypała się wczorajsza wielka, misterna gra, która miała doprowadzić premiera Netanyahu do kolejnego premierostwa. Kadencji. Do piątej kadencji. I tym języczkiem uwagi była taka idea fix, którą Avigdor Lieberman ma od lat, czyli wprowadzenie, wdrożenie w życie ustawy o poborze ortodoksyjnych Żydów do armii izraelskiej. A na to sojusznicy z partii ortodoksyjnych zgodzić się, jak rozumiem, nie chcieli. Nie chcieli, a nawet... I właśnie tutaj trochę sytuacja zrobiła się paradoksalna, bo Avigdor Lieberman stawiał warunek taki, że ta ustawa ma być przyjęta w takim kształcie, jaki on zaproponował i opracował podczas swojego urzędowania jako minister obrony. Natomiast ortodoksyjni Żydzi, oni generalnie się sprzeciwiają tym ustaleniom, ponieważ ustalenia Liebermana powodują, że ten pobór byłby bardziej obligatoryjny, że byłoby karane unikanie poboru i tak dalej, i tak dalej. Natomiast władze rabiniczne, one nie chciały utrzymania status quo, czyli tego, aby Żydzi ortodoksyjni mogli służyć
służyć, ale nie musieli służyć w armii. Natomiast sytuacja wyglądała wczoraj, znaczy do wczoraj ona była tak napięta, że faktycznie partie ortodoksyjne, przynajmniej część z nich, dosyć ta istotna część, zgodziła się na kompromis zaproponowany przez premiera Netanyahu, czyli aby sprawę przesunąć na już te debaty po zatwierdzeniu, tak, zaprzysiężeniu rządu. Ale Avigdor Lieberman nie odpuszczał, powiedział, że nie, albo teraz będziecie, dacie mi gwarancję tego, że ta ustawa będzie głosowana w moim wariancie, albo nie ma o czym mówić. I takie przepychanki były w zasadzie do bardzo późnego wieczora. Do wczoraj, tak. I premier Netanyahu miał dwie opcje. Znaczy tam było kilka scenariuszy bardzo prawdopodobnych, które mogły się wydarzyć. Po pierwsze, że jednak się porozumieją i będzie koalicja. Po drugie, że się nie uda stworzyć koalicji, czyli będzie musiał premier zameldować prezydentowi, że się nie udało i wtedy prezydent Rywlin zgodnie z prawem miał przekazać to zadanie komuś innemu, czyli w tym przypadku tej drugiej frakcji, która była miała ten remis wyborczy, czyli partii błękitno-białych, czyli Lapida i generała Gantza. Tak jest, Gantza. To właśnie jest, to jest ta ekipa. I do tego nie mógł doprowadzić premier Netanyahu, ponieważ to by oznaczało, że definitywnie skończyłaby się jego rola w polityce i w tym momencie nie byłoby żadnych przeszkód postawienia go przed Trybunałem, czyli postawienia go w stan oskarżenia z uwagi na ciążące na nim zarzuty korupcyjne. Czyli to był najgorszy scenariusz dla premiera. I trzecią opcją, czyli tym trzecim scenariuszem złym dla Netanyahu, ale nie śmiertelnym, było przepchnięcie w ostatnich minutach, tuż przed 24 o północy, ustawy specjalnej, która jakby podejmowała decyzję samorozwiązania się Knesetu. I faktycznie tutaj wyglądała sytuacja tak, że nawet niektóre partie, które niekoniecznie blisko są do Likudu, zdecydowały się, między innymi właśnie partie arabskie, zdecydowały się poprzeć samorozwiązanie z uwagi na to, że liczą na lepszy wynik wyborczy w kolejnej elekcji. A sam Lieberman i jego partia Nasz Dom jak zagłosowały? Nie, oni byli, Lieberman był za, tak, Lieberman był za, bo dla niego to jest szansa także zwiększenia mandatów i my wiemy, że dzisiaj, znaczy w tych wyborach kwietniowych on dostał 5 mandatów w Knesecie, natomiast już dzisiejsze sondaże pokazują, że ma szansę nawet na 6 miejsc, więc tu się zaczyna naprawdę rozgrywka na nowo i każda partia ma swoje szanse, najprawdopodobniej, znaczy my ciągle nie wiemy, bo to naprawdę jest szalenie dynamiczna sytuacja, być może Netanyahu wygra, ale może być gorzej niż było ostatnio, więc naprawdę nikt nie jest w stanie stwierdzić z taką dużą pewnością, jak będą wyglądały naprawdę przetasowania przedwyborcze. Nie wiemy, w co gra pan Lieberman, jakie miał swoje cele, żeby... Znaczy cele, wiemy. Oczywiście żartujemy, że Avigdor Lieberman ma dwa cele. Po pierwsze, osiągnąć wszystko to, co służy Avigdorowi Liebermanowi, a drugie, utrudnić życie premierowi Netanyahu. To są dwa cele Avigdora Liebermana. Chociaż jakby popuścić wodze fantazji, to można by wiele teorii spiskowych wysnuć. Może współpracują, może chcieli mieć więcej mandatów. A dla Polski co to oznacza? No więc właśnie, to jest bardzo ciekawy aspekt i warto przygotować się, czy nastawić się tak bardzo obiektywnie i technicznie na to, że to będzie bardzo brutalna kampania w Izraelu. W zasadzie to, co się działo wiosną tego roku, będzie wstępem do tej rozgrywki, która czeka nas latem. I być może wszystkie frakcje, łącznie z Likudem, łącznie z nową prawicą, która być może znowu wróci do Knesetu, bo my wiemy, że ona w ostatniej chwili się nie dostała. Wykorzystywane będą wszystkie opcje, czyli wszystkie karty w grze politycznej, a jedną z tych kart
są także kwestie związane z tymi trudnymi relacjami z partnerami europejskimi, bo na przykład zarzuty o antysemityzm nie są kierowane tylko w stosunku do Polski, ale całej masie państw europejskich również się wytyka. W Polsce antysemityzm jest na niższym poziomie niż we Francji, właśnie, ale możemy mieć naprawdę różne zatargi, zwłaszcza mamy te kwestie takie mienia, tak? I to kwestie pewnie mienia mogą być kwestie takiego antyizraelskiego, antyizraelskiej, czy antyżydowskiej, czy antysemickiej postawy i populizmów w Polsce. Znaczy, to wszystko może być faktycznie wykorzystywane, co pozwoli konkretnym partiom, przede wszystkim tym prawicowym, skonsolidować swój elektorat. Czyli ten próg, do którego wszyscy czekaliśmy w relacjach polsko-izraelskich, ten 9 kwietnia wymarzony, po którym się skończy kampania i już emocje opadną i będzie można odbudowywać relacje polsko-izraelskie, to wszystko jest już przeszłość. To już jest pieśń przeszłości, a teraz trzeba brać zimny prysznic, myśleć w sposób taki bardzo chłodny, nie dawać się prowokować, nie reagować emocjonalnie, tak żeby nie stać się częścią polityki wewnętrznej. A prowokacje, jak rozumiem, pani doktor, będą? Nie tyle prowokacje, ale tu chodzi o fizycznie zagrywanie pewnymi kwestiami na użytek polityki wewnętrznej i tego festiwalu wyborczego w Izraelu. Więc można powiedzieć, że tak, jeżeli z naszej perspektywy tak to postrzegamy, to oczywiście tak. Natomiast z perspektywy izraelskiej to jest naprawdę brutalna, cyniczna gra partyjna i wyborcza, w której... A ta kampania zapowiada się jeszcze gorzej niż poprzednia? Zapowiada się jeszcze bardziej radykalnie, ponieważ my wiemy, że ona się skończyła remisem i tutaj naprawdę wszyscy będą grali o życie. O życie takie, że premier Netanyahu, jeżeli nie wygra tych wyborów, on naprawdę, a nawet nie tyle nie wygra, on naprawdę teraz jest bliżej, jeszcze bliżej oskarżenia niż był przed wyborami, można powiedzieć przed ogłoszeniem koalicji, ponieważ była szansa na to, że on faktycznie dostanie immunitet Knesetu, taki wstrzymujący egzekucję, a tutaj może być tak, że jeżeli będą wybory, bo one są już dzisiaj, najprawdopodobniej odbędą 17 września, a my wiemy, że prokurator generalny na 3 czy 2, 3 października zapowiedział przesłuchanie Netanyahu, takie przed postawieniem go w stan oskarżenia, więc można by powiedzieć, że to są naprawdę przegranym dzisiaj jest, pomimo tego, że odroczono trochę chyba tą egzekucję, przegranym jest premier Netanyahu, ponieważ no nie osiągnął swego celu i może faktycznie skończyć swoją karierę. A polityk walczący o życie jest nieobliczalny. Jest nieobliczalny, dlatego należy się spodziewać wszystkich kart, które mają partie w swojej talii, bo Bibi walczy o przetrwanie, Gantz i niebiesko-biali walczą o to, żeby za drugim podejściem jednak przebić Likud i przejąć władzę. Partie prawicowe, te, które jakby trochę tak powiedziałbym naokoło weszły dzięki pomocy Netanyahu do Knesetu, żeby się utrzymały, a partie, które wypadły, tak jak Nowa Prawica, żeby do tej polityki wróciły. Wszyscy grają o naprawdę najwyższą stawkę. Powiedziała dr Agnieszka Bryc, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. My się z Dariuszem Konkolem żegnamy, bo to już ostatnie chwile tegoż popołudnia i mówimy państwu do usłyszenia.